Witam dzisiaj ołówki i to ołówki dobrej firmy, a nawet bardzo dobrej, zaliczanej do jednej z najlepszych firm produkujących mechaniczne ołówki. To oczywiście Rotring, jak już się można po tych ujęciach zorientować. Pokażę dwa modele, porównam je. To jest Rotring 500, tańszy model, wykonany częściowo z plastiku, częściowo Metalowy, klips akurat jest metalowy. Na górze mamy taką część przekręcania, która pozwala ustalić, jakiej gradacji wkład mamy w środku. No i tu końcówka po której zdjęciu ukazuje się gumka. Oczywiście, gumkę możemy wyjąć i wymienić, dokupić sobie trzeba. Osobna, a tu na tej końcówce widzimy słynny czerwony pierścień od nazwy Rotring. Tu oczywiście także tym otworem wprowadza się zapasowe wkłady do ołówka. Oczywiście jest to ołówek automatycznie wysuwany, a więc każde naciśnięcie przesuwa troszkę tam wkład w środku. Końcówka z tej strony ma taką strukturę chropowatą zapobiegającą temu, aby się ręka ślizgała w trakcie pisania i ta część ma przekrój okrągły, natomiast korpus ma tradycyjny ołówkowy, sześcioboczny kształt. Ołówek jest lekki, tutaj oczywiście 5 mm, półmilimetrowy wkład w środku, natomiast to jest klasa wyżej. Rotring 600 na, ten, na wkład 0,7 mm. Ta sama konstrukcja, tylko to już cała ne, korpus i, i uchwyt wykonany jest z metalu. Ten sam system znakowania grafitu w środku i gumka do wymiany taka sama, klips identyczny. Akurat ta wersja jest w kolorze srebrnym. Ten sam sposób wysuwania tutaj nie ma żadnej sensacji. Typowa, klasyczna konstrukcja ołówka. Wiele firm się na niej później wzorowało i wiele kopiuje ten sam wzór. 13, 14 cm i 2 mm ma ołówek długości. Waży 20. cm. 4 gramy, ta jego wersja metalowa, natomiast plastikowa waży 15, 14, 15 gramów. Środek ciężkości mniej więcej wypada w połowie długości ołówka, więc bardzo dobrze. Chwila teraz tu na próbkę pisma. Tutaj jest ta 500, która ma wkład 0,5 mm w środku. Czyli ten cieńszy, taki najbardziej popularny wkład do pisania. Natomiast w Rotringu 600 jest ołówek, wkład właściwie 0,7 mm, trochę grubszy. Niektórzy wolą właśnie takie grubsze wkłady do pisania czy do dokreślenia. Ja szczerze mówiąc wolę jeszcze cieńsze, najlepiej 0,3 mnie się sprawdza przy pisaniu, bo przy rysowaniu wykorzystuje się inne grubości. Tyle na dziś. Firma Rotring: dwa modele 500 i 600. Dziękuję za uwagę.